Cześć, witajcie w kolejnym zestawie ćwiczeń. Zaczniemy od poprawy pozycji siedzącej. Pamiętajcie o tym, abyście dbali o swoją pozycję siedzącą. Jak siedzimy, to wpływa na nasz kręgosłup, także zawsze starajcie się, aby pupa była mocna, aby się mocno siedzieli na kościach tutaj nóg. I zaczniemy sobie pierwsze ćwiczenie. Każde ćwiczenie będę opisywał przed wykonaniem i potem będziemy wspólnie wykonywać to ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie będzie ćwiczeniem na odcinek szyjny, a tak, aby troszkę zwiększyć tą ruchomość odcinka szyjnego. Waszym zadaniem będzie przyciśnięcie brody do mostka, następnie brodą jedziemy sobie do barku, ucho potem kierujemy w stronę barku, szerokim łukiem do tyłu, ucho do barku, broda do mostka. I to jest raz, trzy w jedną stronę, trzy w drugą. Zaczynajmy. Hop. Ucho do barku. Znowu ucho do barku. Następnie broda do klatki. W dół, raz. Hop. Dwa. Trzy. Druga strona. Raz. Pamiętajcie, żeby ucho, żeby staw ramienny nie był ciągnięty do ucha, tylko że ucho do barku. Dwa. Trzy. Ok. Świetnie. Kolejne ćwiczenie będzie troszkę zadanie miało rozruszać waszą tutaj barki, więc dajemy sobie ręce na stawy ramienne, barki. Jest to zamienna nazwa, więc żebyście się nie pogubili. I zaczynamy sobie krążyć. Najpierw cztery w przód, delikatnie, w mniejszym zakresie, tak żeby troszeczkę rozgrzać stawy ramienne. Cztery w przód, cztery w tył, takie motylki. Dwa, trzy, cztery. I teraz będziemy robić to sześć ruchów, troszeczkę w pełniejszym zakresie ruchu. Jedziemy. Przód. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I teraz w tył. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Ok. Kolejne ćwiczenie będzie ćwiczenie oddechowe. Pamiętajcie, żeby dbać o to, aby oddychać w sposób regularny, w sposób kontrolowany. Jak to zrobić? Staramy się zawsze oddychać nosem i kierować powietrze w kierunku brzucha oraz w kierunku klatki piersiowej. Klatka piersiowa powinna iść troszeczkę do przodu, a brzuch na boki i w przód. Więc zaczynajmy. Będziemy wykonywać ten ruch również z nosem rąk do góry i z krótkim zatrzymaniem u góry, z wrażeniem, jakbyśmy chcieli coś urwać z drzewa lub sięgnąć po przedmiot, który jest wysoko. Pokażę pierwszy ruch, a potem wykonamy wspólnie razem cztery ruchy. Pierwszy ruch pokazuję ja. Wdech nosem, zatrzymanie, próbujemy coś wyciągnąć, powrót bokiem i wydech. Tak proszę wykonać. Jedziemy. Trzy ruchy. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa, trzy, dwa. Raz, dwa, trzy, trzy. Ok, mamy to. Kolejne ćwiczenie to będą skręty kręgosłupa, które również są bardzo fajne ćwiczenie, które może być pomocne dla was. Chwytamy sobie lewą ręką prawe kolano i ręką wolną ustawiamy sobie rękę wolną mniej więcej tak, żeby był kciuk na środku ciała. I teraz waszym zadaniem będzie mocno odkręcenie, sięgnięcie do tyłu ręką, a wzrok idzie za kciukiem. I jedziemy. Raz, ja pokazuję pierwszy. Raz, dwa i wracamy. I tak wykonujemy sześć ruchów na jedną stronę, sześć ruchów na drugą. I zaczynamy. Raz, dwa i wracamy. Raz, dwa i wracamy.
Raz, dwa i wracamy. Raz, dwa i wracamy. Raz, dwa, powrót. I jeszcze raz. Raz, dwa, powrót. Pilnujcie także tą ręką pilnujemy kolana, aby ono nie wyjeżdżało poza ciało. To samo druga strona. Raz, dwa, powrót. Raz, dwa, powrót. Raz, dwa, powrót. Pamiętajcie, wzrok za kciukiem. Raz, dwa, powrót. Raz, dwa, powrót. I raz, dwa, powrót. Świetnie. Teraz wykonamy sobie ćwiczenie, które ma za zadanie mocno aktywizować Wasze nogi. Pamiętajcie, aby w tym ćwiczeniu mocno aktywować mięśnie ud z przodu oraz pośladki. Czyli będziemy wstawali z krzesła oraz siadali. I zaczynamy. 8 powtórzeń. Pokażę pierwsze, a potem wspólnie wykonamy 8. Hop, raz i raz. Tak będzie wyglądało to. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i siadamy. Chwilę odpoczywamy. Głęboki wdech i jeszcze na koniec wykonamy sobie ćwiczenie troszeczkę na ręce. Pozycja jest następująca, że ramię, przedramię i ręka są w jednej linii na wysokości barku. I błędem jest ruchy samymi nadgarstkami. W tym ćwiczeniu należy wykonać ruchy całą ręką, tak aby abyście poczuli ruch w łopatkach. Więc wykonujemy 16 powtórzeń. Ja pokażę pierwsze 2-3 ruchy. Raz, dwa, trzy. To jest poprawnie. Wykonujemy wspólnie. Zaczynajmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Ok, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że czujecie się coraz lepiej, czujecie poprawę i będziemy dalej dążyć do jak najlepszej Waszej formy. Trzymajcie się, dzięki.